Baby, will you believe in me? Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Witamy was serdecznie na zwariowani farmie u Adamka. Jeszcze nie, na początku ta stawka. Where are you? Nie, no weźmiemy. Pamiętacie, że to jest mój kanał? A to jest twój kanał? Ja! To twój komputer nagrywa. Nie, jest Adamek. Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Teraz ich wycisza, tak że nie będziecie nic słyszeć, nie bójcie się. To jest kolejny odcinek zwariowanej farmy i mówiąc bardzo spokojnie, z tonowanym głosem. Tak, dlatego garguca. Witam was w kolejnym odcinku. Farming Simulator 15. No, ta dobra. Ale przechodząc do tego, kto tu dzisiaj jest, bo jest trochę dużo tego, opa. No to pierwszy z kolei jest Jork. Dobry. No, co wy tu robicie zaś, ej? Co to mój zelak? Mati, no nie bądźcie tych świateł! Ja tym razem nic nie robię. Półgłówku. No i ten co kurde w półgłówku, ja znów to jest Duszek. No cześć, witam sobie. No i Mati, który się tam bawi uchodźcy na drzewie. Ja nie jestem na drzewie, co ty odpierdol. Ale weź. No. Jestem, dzień dobry. No i także, słuchajcie, sprawa jest taka, że do roboty, a ja będę patrzył. Przepraszam, Jorku. No to Jorku, Adam. Jorku, bo się wciągnę. Dziękuję. Kam je chcesz wciągnąć? Ja. Macie do wyboru, no to i to. No. Duszek, to. Ale jak chcesz tym jechać, to źle jedziesz. Aha, jak zwykle. Traktor musisz po zewnętrznym. Duszek czyni swoją powinność, czyli jak zwykle robi źle. Nie wiem, ja ten pierwszy raz jadę z tym. No ale to się można domyślić, Duszek, no. Jak na to czas. Ty jedziesz kombajnem po wewnętrznym. Brum. Z rurą. O, hopie, jedzie. Wow. No, jedzie drugi. Kto jedzie, i teraz jedzie trzeci wariat. A ty wiesz, że musisz to odpalić jeszcze zanim pojedziesz? To wiem, ale twoje mody są tak ładnie zoptymalizowane, że... Musisz prawym enterem, wiesz? Wiem, ale mam taką sytuację jak ty teraz. Znaczy jak ty masz, jak się walisz do Windowsa, wiesz? A. To wszystko przez te światła. Adamek, masz źle zoptymalizowane mody. A. Nie, one są dobrze zoptymalizowane. Tylko... Ja pomogę. Aha. Macie, ale jak wiesz, że jak napiszesz, że puszczę serwer, to nie wyjdziesz z serwera? Co? No. Ale... Co? Że co no? Się stanie? Że jak napiszesz, opuszcza serwer, to nie wyjdziesz z serwera? Wiesz o tym? No. Ale słuchajcie. Słuchajcie. Aha, jeszcze stopę muszę włączyć, tak a propos. To się mi przecież przydało. Normalka. Uadamka. No normalka, tak, normalka. Przychodzę i tak mówię, 20, 21. No jestem u 21 punkt, nie? No fajnie, dobra, gadamy. No i wszyscy na mikrofon. Adam, włącz, oj to gdzieś tu jest! I odstawiam serwer. I nagle wszyscy nie mogą dołączyć. Wszyscy mnie pogonają, ale jak przyjdzie do czego, to nie. No nie idę. Bo ty co chwila co nowego wstawiasz byle pietruństwo i potem jako za tobą nadążyć. Tak, no bo się idzie do przodu, a nie do tyłu. Może na farmie się idzie do tyłu, ale... Za tobą też jest takie coś... Jak worki? Czerwona strzałka. To jest... Wiesz co to jest? To jest właśnie... Myśmy to z ostatnio z Olekiem rozwikłali. To jest taka strzałka, gdzie musisz podjechać tam przyczepu, to się będzie rozsypywać. O. Tak to ci profesjonalnie tłumaczy. A to taka instrukcja dla debilów, tak? Wersji uproszczonej. No taka... no. Strzałka. A jak się do tego dosi, co ta strzałka dostarcza? Co żeście robili? To akurat podjedź tu, bo mam tą strzałkę. Lepiej nie pytać. Ale tu... Podjechać do ciebie? No. Dobra, to już podjedź. Już mam stówę. Dobra, już. Ten kombajn to na której to możliwości jest? Siedzi tam kto w nim? A jest, dobra. Jork, to jest uproszczony. Ojejku, zaś nie to. Przeskoczyłem. To jest gówna. Czemu to ja nie chcę? Co za gówno? Mati, wyrożę się. Może po byle jakiemu, ale się wyrożej. No to kurde mówię. To co widzę. Jezus Maria, co to tak jest? Wyrażam się. Tej po cię na widmy nadzieja. Ty byś mnie nadził, ty. No nie cóż, że to ruskie dziadostwo jeszcze jeździ. No jak to się wysypuje? No wysypywało się trochę. To cofnij. No to podejdź do tyłu trochę, no. Dawaj tym ruskim.
Ale to ciśnie. No syp to ciep te worki, no. Nie jak tam chopie, no. O, my god, Chińczyku. No chopie, jak ty żeś używasz takich modów, to jakie mody usypać, tak? O matko. No przecież... Czekaj, o. O, jest, dobra. To jest takie, wiesz, no. Bo to musisz zamach zrobić z tym workiem, to nie jest tak. Musisz stanieć w psiu. Te worki stanie się coraz mniejsze. No, no to nie ma tak, to jest wszystko perfekt. Ale czemu słuchaj? Tak nie kosi? Co za... No bo musisz włączyć. No o właśnie. No, no jest włączone. Na pewno? No kręci się wszystko. Ja stąd widzę, że to nie jest włączone. A to za gumo. Jak tam u ciebie, Jorek? 82%. Dobra, to jest. To ścigot. No tak młoda jeździł mi co. On zaś się zaczyna. Ej, Duszego, właśnie ostatnio się pytali, widzowie, jak się nazywa ta piosenka, ta co żeś śpiewał, jak żeś padał do wody. No, tak. A jaka to była piosenka? No, to co żeś się kręcił i ten. To You Spin Me Right. No, no to jest to. No to wpiszcie sobie You Spin Me Right. Majster, dawajcie do mnie. Pełno możesz. No pełno mam. No, ale tu też pełno, no. Aha, ten miał pełno i nie. Czekaj, Jorg, ja cię opróżniam. Dobra. O, no Jezus, ja cofaj, tak. Ja cofaj, jak ją dam. No pani nie jedź, jak ją tu już jadam. Adam, jak dasz ten odcinek, to tam w komentarzu napiszę tam linkę do tej piosenki. No, i będziecie mieli. A czemu już mi takiego nowoczesnego sprzętu nie załatwił z Unii? A ty, to nie jest tak, to trzeba robić na to. Jork i Duszek robią cały na ten sezon, żeby takim czymś robić. A mi do jakiejś iluskie gówno, co jeździć nie chce. No bo może jest pełne? Człowieku, w mojej kieszonce jest większa pojemność niż to coś ma w baku. Nie ma ty, tak. Ja nie wiedział, że ziarno do baku zbierą. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. O, właśnie, tak, dobrze, no, dobrze godasz. O, jutro wolne, a Jork, ty nie możesz jutro wolnego, nie? No niestety, a ty się zaś będziesz byczył, tylko jeden. Ktoś musi. No, o, dokładnie, no, dobrze godasz. Się drugi taki, co się będzie byczył. No ja też, no. Ja cię pozdrawiam w robocie, wiesz, Jork, ja cię pozdrawiam. Dobrze, jestem szefem ekipy, tak, ktoś musi. Kim ty żyjesz, Duszek? Lewą stroną ekipy. Się cieszę, że w ogóle jesteś w ekipie. O kurde, jestem, można wyłączyć. A jak jakby ty nie ja, to by tej ekipy nie było. Gdzie, co by stosowało się? No nie było. Oni po prostu. Jaki ciągnik się jest nieogarnięty. Ale słuchajcie. Słuchajcie mnie teraz. Suchary sucharuma. Sprawy sprawuma. Ale teraz wam opowiem coś, co mi dzisiaj kolega opowiedział. Co powiedział koleżance. Koleżanka blondynka, no to bez urazy. No, nie. No dobra. No to już wiadomo, nie? To już koniec żartu. No i mówi kolega do tej koleżanki, masz PH. A ona zrozumiała PH. On co do niej powiedział? 5,5? Tak. On powiedział do niej, masz PH, a ona zrozumiała PH, czyli w chemii, rozumiecie co to PH znaczy? No, PH. No i ona mówi, a ona mówi do niego, no przecież każdy ma PH! No i myślała, że to PH takiego, PH jak semi, a to nie był taki PH, to był PH taki PH. To był taki niechemiczny, naturalny. Tak, dokładnie. Na przykład masz taki PH w ustach, PH w ziemi. No, o właśnie, no. To ona zrozumiała, że PH w ustach. A ona mówi, a to każdy ma przecież PH! No tak. Adam w tym moim ciągniku z tą kabiną ciężarówki ma już 23 litrów paliwa. Liter. Oj, to trzeba sprzedać. Jeszcze nie teraz. O, trzeba sprzedać. To nie, to na wymiana. To, Pati, nie zabier mnie. Dawaj. Ale bo to sprawnie idzie. Jej. Aż mi opatrzyło. A teraz... ten, kto zrobił ostatni pas, to będzie prasował. O nie! Ja już patrzcie, jak wszyscy robią. Par, jakie to jest piękne. Malina, gdzie mnie jest? To jest takie piękne, że normalnie aż trzeba zdjęcie zrobić. No gdzie mnie, kolera, jedna. Jest to ostatniego paska. A się jeszcze nie załapię na niego nawet. No właśnie, stójcie tam, no i muszę zdjęcie zrobić.
No gdzie mnie się śpieszy? O. A co jest? To zdjęcie robi Adamek z trakt... Jasny. No, zrobił, ale nie ma czy dobrze zrobił. Ani to się poprawi. Dobra. No, ktoś musi to powtórzyć. No, jeszcze mu zostało trochę. Jeszcze ja nie zamierzam, tak... ja jestem ciepło, pełny. Ciepło. Ja już nie pracuję. Nie to jesteś to, pewny. Ja widzę, że masz 61,1% żeś miał. Ty pierwszy. Cicho się. Niech robią murzyny. Ale jeszcze... Ale wiecie, że będziecie to potem prasować? Dobra, ja skończyłem. Zjeżdżam z tym. O, Jorg, ostatni, brawo! Jorgu, to ty nie musisz prasować, a Mati skończył pierwszy, to do prasowania. Ach, dzieci mogą, dupa. Panowie, jeszcze moje pole numer 13 całe. Tak, dokładnie. Także to tam jeszcze jest... To jeszcze 13 sprasować? Skombinować? Tak. Ale byś po tych burokach nie jeździł, to było dobrze. Ej, ty, Duszek, a ty mi wytłumacz, czemu tam jest kukurydza na tym polu z burakuma? Ruskie będę pierwsze! Ja tam nic nie chciałem. Na pewno? Na pewno, ja zamknę. Zacznę zakup pogadać. Ostatni raz mam tylko ten. Ten, co tam, tą kobrą, czy tą kobrą. Fajnie, że znak zabrał ze sobą, nie? Miło. O Boże. O Boże. Duszek, ostrożnie, Duszek, nie, nie rób tego! Duszek, nie, to jest zbyt wielkie ryzyko. Stój! Stój, Duszek, ja cię proszę. Nie, tylko nie most. Tylko nie most. To jest zagrożenie dla tej maszyny. To jak nie mostem, no to rzeką, no problem. Nie, stój! Stój, nie rzeką! Nie! Stój! Dobrze, zatrzymaj go. Duszek, stój, wyjdź z niego. Wyjdź. Ale wyjdź, nie mówić, cofaj, wyjdź. Tam jest taki most kolejowy, widzisz go? Wyjdź, wyjdź, bo będzie kopniok. Wyjdź, bo będzie tutaj... kopniok. A bo tutaj, poczekaj, aż Adek będzie tracą płynął, to się zweźmiesz. Duszek, co ty robisz? On już skończył robotę. Nie chcę go przepuścić na taki boko. Czemu tu ktoś przez środek przejechał? Aha. Aha. A nie, no kto za światła włączał? Aha, przyjedź na drugą stronę. Czekaj, muszę coś zobaczyć. Gdzieś jadę na drugą stronę. Ach, Adamek, bo ja mu przetkam. Już do ciebie, chwila. Coś tu trzeba zobaczyć. Ja tu mam ten, w tym ruskim dziadostwie. Duże, co ja ty chcesz mam... pendolinę zatopić? Ty cię psychopata! Ale przeszedł. Tam! Nie, Jezus, Duszek, Jezus Maria! Dzieci, nie patrzcie na to! Nie patrzcie na to! O, jedzie pendolino, dawaj na czołówkę! Jeb! Nie, ja tu nic nie mam. A u mnie jechało. Duszek, ty przeżyłeś, i inni przeżyli, i maszyna przeżyła! Jejku. Ale kierowca, ale operator kombajnu już nie. Adam! Straty muszą być jakie zawsze, no. Dawaj, zawracamy w miejscu! You spin me right round. Już orgada do ciebie. No. A bo ty sam nie masz hamulcy, ja się muszę załączyć hamulce, bo to tak nie idzie. Tak to nie działa. Co z tego, że na środku drogi se... Duszek? Ty chyba zapomniałeś, że to jest kopniak, nie? To jest cygańska maszyna. Ja pamiętam. Cygańska maszyna, jest tytuł na odcinek, nie? Aż se zapiszę. A czemu nie? Cygański Duszek chyba. Cygańska maszyna. Dobra. Jest zapisane. Niech będzie ci dane. Kto tam jeszcze jest pełny? No, do mnie zapraszam. Do mnie zapraszam. Kurde, wy do mnie zapraszacie. A abyś jakoś flacha dali. Ola. A ja miałem flacha, wypiła. O ty gadżety, o ty wężu łysy ty. No, mogę ci jeszcze dać, taka pusta, buta gazowa. A ty. Tam są moje, mocznik mój cały. No to wejdź worek na bark i ten, no to jedź już Matino, bo to czas to pieniądz. No ja wiem, że to czas to pieniądz, ale u ciebie to czas równa się buda, a nie. Jak kolega kiedyś powiedział, ile do końca lekcji trzy flaszki. Tak było.
No sip. Teraz do mnie, hopie, bo ja tutaj... No już, a gdzie to żeś jest? A ty jesteś tu. W polu. Dokładnie tak masz powiedzieć, że... Wystawili cię w pole? Dostawili. Aj! Ups, czemu coś tu tak stanął blisko? Ups, ups. Ups, dobra, to się tam wytnie. No nie, no czemu ty uciekał z tym kombajnym? Jezus Maria, zaś muszę krążyć po swoich plonach. Dobrze, kto mod na ścieżki wyłączył, bo by normalnie chyba ogólnie tu dzisiaj. No bo by to wyglądało tak jak tam twoja ćwikla. No. Jak ci ją Duszek ostatnio oprysko. Właśnie jest. Duszek. A ty żeś to Duszek pryskał. O właśnie, przypomniało mi się. Ja ci jeszcze muszę coś dać dzisiaj. O Boże. Ja ci jeszcze muszę coś dać. Dobra, już powiem. Boże z nieba na głos naszych ma. Ten ma 24, ten ma 25, dobra. To się spieszymy już. Ile tam już litrów tam w tym ciągniku, Duszek? 22. No to czas. A to jeszcze hopie, dolejemy trochę przepalanki i przejedziesz. No Marki, ty się tak pchał z tym twoim ruszam. On to się lubi. On właśnie mało koni, mało ci. Patrz jak to wygląda, patrz. Czego ty się śmiejesz, Cwelu? Bo, no nie śmieję się, tylko patrzę na moje pole. E, chwila, to ja cię nie mogę wyzwać, Ciuzen ci wyzywa od Cwela i go nie wyrzucasz? O nie. Coś ci powiedział Mati? O właśnie, jak równość, to równość. Czekajcie, muszę wyzwać. A nie, bo Mati już raz dzisiaj wyszedł, to na razie, no, jest na zero. Nie, sprawiedliwość, tylko panikot. Właśnie, teraz są wybory, ale nie, no, nie patrzcie. A tam na kogo głosujesz? Ja? No. Na siebie. Wiem, że Ewa Kopacz to tam twoja rodzina, no ale... Czemu Ewa Kopacz? No. Aha. Aha, ktoś, no. Ktoś ci przepuszcza to sprzęgło. Mati, ty naprawdę dzisiaj sobie pracujesz. Naprawdę zapracujesz sobie dzisiaj, wiesz na co? Na wypłatę. Naprawdę. A to w końcu dostanę? Tak, dostaniesz dzisiaj. Już byłem u ciebie kilka razy, ale jeszcze nic nie dostałem. Dzisiaj, Mati, dostaniesz wypłatę. Kopa w dupę dostanę i tu. Kurde, jednak już jej nie trzeba dwa razy mówić. Tylko raz pokazać, nie? Nie, już to wyczuwam, no, już to widzę, jak ty na swoim monitorze klikasz. Gracze, Mati i no. Dobra, jak to z kursetami waszymi? To czekaj, Jork, no bo tak ja podejdź do przodu. 54. No to cię zaraz opróżniam, bo jak ci mi tam zaczną beczyć, to... Ja mam 85. Nie, no, gdzie mnie tak tu? Akurat, żeby kursowa, no. Chudera jedna. A to tak ile? 2000 kilo, to 2 tony, to się to mieści tu, nie? Nawet chyba ja. Nawet tak dosyć, nie? Tak? No. Jak na takie worki. Jezus, jak tym telepoty tym ciągnikiem? Obym nom jak wracam o 5 do domu. Obym nom w sobotę, ty. Obym w sobotę. Bąbel, do mnie podjeżdżaj. Umiesz, Duszek, jakoś się skręcić? Dawaj, Duszek, dawaj. Nie. Dobra, stój. Mówię mu, stój, ten jedzie, nie? No tak. Ile masz tam procent, Mati? Ja tu najwięcej pracuję. Ja mam zbiornik na dwie kieszonki, to jest auto. To jest pojemność. Ja zawsze wiedziałem. Ja dlaczego tam ty nie robisz pokosu? Właśnie nie wiem. Co za gówno. Co ty nie robisz? Zepsuło się ruskie dziadostwo, dźwignia wy... Co ty nie robisz? Co? No nie. To jest zbyt wiele. Mati, coś ty nie robił? O, ty, działa. Co, pełny jestem? No, to już co pokosił. No, to może szczęście, żeby tyle. Jak już włączyłem pokos, to mi zgasło. Dawaj tu ty. Normalnie. Do mnie dawaj, Rusku. Daj, o, masz liścia z mojej rury, o jeb, o. Coś ty powiedział teraz? O, nie. Tak, ja palę zobacz. Jedziemy. O, nie. Ty chu. Dobrze. Co? Co? Ty coś nie jeszcze powiedział teraz? Ja przyjmuję jego machinę.
O nie, to moja rozkazania. Gorzej jak cygan bierze co daje. Cygan to przynajmniej popatrzy, jak już pójdzie sobie, nie? A ten kurczę, od razu. Ursus. Ale czekajcie, bo ją umieszczę dzisiaj dowód. Coś fajnego. Czekajcie i słuchajcie i wyczekajcie. Ej, jako ją bym dali jechać? Czekaj pan, to już jadam, bo jak ją widzę tego chopa, to serce 27 litrów. Co ty widzisz tego chopa? Robotny hop w czerwonej koszuli. No. Ci, a właśnie, panie i panowie, bo ta maszyna, którą wy widzicie, ta psycho, no ten kombajn, znaczy no psycho kombajn, to tym czymś, Adamek, operował sam Jork. I myślę, że Jork, damy mu tak zwane 5 sekund i opowiem mu tu 2-3 słowa na tej maszynie, jak to było ciężko, czy to tak jakoś szło, czy... I mnie to bardziej ciekawi, jak się te Jorka tam zbierały. No to znaczy, Jorka, to się ziarka nie zbierały, bo to się w całości muci, znaczy się kosiło. Całe te kosy takie. Ja całe. To trzeba było jeszcze potem mieć na doma maszyna, co to potem wymuciła dopiero. Aha, to tylko te kosy ścinało, od dołu zbierało? Tak, całe ze słomu wszystko. Pyk, pyk, w domu jakaś taka wyciskarka, czy zgniatarka, czy co, jak to się nazywało? To maszyna. Maszyna była do tego? Do mucy nie były. Aha, w taki sposób, no bo tak patrzę na te worki, fajnie, że rosną, ale tak... No chociaż wiadomo, no tutaj to było trudno zrobić, ale mimo wszystko farmingu to klasowe. No, ten co to zrobił, to się trochę jednak mimo Adam, wszystko musiał nad tym napocić. Tak, Duszek? Jedziesz z kabiny? No, teraz jadę z zewnątrz, ale mogę z kabiny jechać. Tak. Aha, a spójrz w prawo. To drugie prawo. Mnie się już nawet na klawiaturze tego przycisku nie chce kliknąć. Naprawdę. Mnie się już po prostu nie. Mati, jestem pełny. Gdzie żeś jest? Co to? Czemu ty jedziesz przez środek pola? Jak to się wysypuje? Ja tej technologii nie ogarniam. Dobra. No musisz mnie od tyłu. Od tyłu mnie musisz podejść. A to obojętnie z tej strony? No, obojętnie z której strony. Czy ty to taki czerwony widzisz? Widzisz za mną? Musisz się do niego cylnąć. Zdarzałem się? Nie wymagaj od Matiego zbyt wiele. Dobra, stój, bo już się spuszczam. Widziałem, te worki lecą. Lecą strzały, dyk, 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 dyk. No tref se. No, wałek włączony. Jedź, panie, bo ja bym chciał jechać też. To bez wałkowej. Boże, jakby tu był mod na ścieżki, to naprawdę tu nie mogłoby co zbierać. Co? Doni. Jakby Maty miał w swoim sezonie na swojej farmie mod na ścieżki, o Boże. Tam nawet... Tam gdzie jedzie, jakiś Spiderman, to ściana się spina. To. Pendolina, dawaj je. Kaj ty, Maty, jedziesz, Boże. Wiedzą mapa. O kurwa. Co? Nie. Nie. O nie! O, Boże! Boże! Już tego gracza na wieki. No wieków. Dzięki! A co ja zrobiłem? Chyba zblokuj kliknął, ale nie jestem pewien. Co ja zrobiłem? Grzeczny byłem! Urodziłeś się! Tyle zrobiłeś nam! Tyle nam zrobiłeś! I co z tego, że chcesz opowiedzieć, suchara? Moje całe życie z tobą, Maty, to jest jeden wielki suchar. To jest jeden wielki suchar. Ja jestem optymistą. I wiesz, to się nie puknij wczoraj. To moje optymistyczne podejście każe mi wejść jeszcze raz na ten serwer. Start. Nauczycielka na lekcji pyta Adamka. Mówi: Mati, dlaczego nie masz w zeszycie wczorajszego tematu lekcji? Mati mówi: Pani, bo to nowy zeszyt. Pani się pyta: A gdzie stary? Rano. Stary w robocie. I tyle było.
Chyba już nawet Duszek zrozumiał. Jak Duszek zrozumiał, to już naprawdę jest... Ja jak się idę odpowiedzi, to powiedziałem, panie, ja nie jestem godzien. Żeby czego? Abyś przyszedł do mnie, a powiedz tylko słowo, a będzie już na duszę moją. A, to fajnie, Polska. Jak za wszystkie regułki, nie? Zna. Dobra, słuchajcie, mili musimy moi i nie mili. Mati już po raz kolejny wszedł, to już czas zakończyć odcinek. No bo to coś jeszcze się tu stanie złego. Powiedzmy, że tak, Geł tu stanna. Tak, nie mam po co, że kto wyłączył, ale dobrze, może tak być. Tak, szybko mnie dogonią, dawaj szybko, malina, pompuj. Tak, no Jezu, tak, tak. I zanim jeszcze coś Mati nakusi, to się z wami... Nie, będę grzeczny, ja jestem wiesz. Ty frindle, ty frindle. To oni są, oni mnie do tego namawiają. Ej, Adam, gdzie to ten wysypać? Na farmę. A ten patrz, a ten nie idzie tam, gdzie mi nie wolno było. Cicho. Ja tu jadę po torach, jak będę... Dusza! Fajna droga, nie? Nie. Jadę, no przecież jadę jak pociąg, tak jak towarowy. Żelazna. PKP Cargo. Bawi się w Pendolino. Ja, dziękuję to jest PKP Cargo. Fajnie Cargo. Było, trzymajcie się. Na razie, papa. Pa, 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 pa. Muszę coś piwa napić. I ona sobie piwo zaraz włoży. Ida. To ja, kocholiku. Drobny.